Niech pokój Pański zawsze będzie z Wami. Uwaga, ateiści, jak Pan mówią, agnostycy, proszę mi odpowiadać. I jest duchem Twoim. Szczęść Boże. Państwo macie pytania dla nas. Ja mam taką trochę uwagę. A za uwagę. Pytanie i uwagę. Ja teraz zauważyłem, że ostatnio, czy w homiliach, czy po prostu no tak w wypowiedziach dostojników Kościoła, przeważa słowo tak i taka po prostu jest, no można to propaganda, że to użyłem słowo, miłosierdzie, miłość bezgraniczna. I tu na przykład mam taką ciekawą, bo jest taka ciekawa książka, to jest moja druga Ewangelia. Druga, mówię, nie pierwsza. Wittorio Missori, pytania o chrześcijaństwie. Jest tu taki David Flusser, to na Uniwersytecie Jerozolimskim, napisał historię Jezusa. I tam między innymi wieloma ciekawymi, po prostu bardzo wieloma stwierdzeniami, czy rzeczy pyta. I on pyta, czy rzeczywiście jest dobra, pyta, ta miłość bez warunków głoszona przez Jezusa, który rozciągnął aż do ostatecznych granic doktrynę miłosierdziu, nauczaną w jego czasach przez pewne odłamy faryzeusze i tak dalej. Złodziej, morderca, grzesznik stają się prawie uprzywilejowani, bo mi dzisiaj bałem zęba i tak nie bardzo, lub przynajmniej braci, do których ludzie są gotowi stosować wszelkie okoliczności łagodzące. Sprawiedliwy, przyzwoity są natomiast skarani, wyzwala się przeciw nim pogarda. I czy to jest, można powiedzieć, nie taka tendencja trochę nadużycia tej miłości. Tam zresztą inne jeszcze argumenty, ale czy jeszcze przytuję jednego filozofa, no, zapomniałem jak nazwisko, ale... Proszę do jakiegoś pytania, bo tak to... Nie, to właśnie tutaj odnośnie. Ja mówię, czy to nie jest trochę przesada. Właśnie takie nadmierne epatowanie tym, można powiedzieć, tą bezwzględną miłością. Wydaje mi się, że o miłosierdziu mówiliśmy za mało. I ta intuicja papieża Franciszka jest taka, żeby no, w tym roku to wyeksponować, tak? My przez to, że mówimy o miłosierdziu, nie wyłączamy wszystkiego innego, prawda, sprawiedliwości Bożej, nie wiem, doktryny grzechu, tylko papież chce nam bardzo jasno pokazać, że no, tym najważniejszym imieniem Boga nie jest sprawiedliwość, tylko miłosierdzie, prawda? Sprawiedliwość ma też swoje miejsce, ale no, to od początku już tak w teologii o tym mówiono, że sprawiedliwość jakby jest napędzana miłosierdziem. I miłosierdzie ma pierwsze słowo, prawda? Jakby ja rozumiem, że na poziomie retoryki ktoś, kto potrzebuje takiego chrześcijaństwa właśnie, no, z grubej rury, no to może go to trochę razić, prawda? Ale jakby tutaj chodzi o to, żeby jakby ten aspekt pokazać, prawda? Miłości i miłosierdzia. Natomiast nie możemy tego rozumieć tak, że nagle wszystko im zostaje wyłączone, prawda? Owszem, to miłosierdzie jest jakby na pierwszym miejscu. Teraz jeszcze drugie, jeżeli nie ma tu jeszcze drugie, bo powiedział, że jest w dialogu z Żydami. Ja czytałem ostatnio dwie książki Waldemara Chrostowskiego. On nie jest tak przekonany, to znaczy, że to na próżno. I no, weźmy nawet przykład ten, że są Żydzi, tak zwani, uznają Jezusa za Mesjasza, i oni są też bezlitośnie sprekowani przez właśnie Żydów, prawda? Też mesjanistyczni Żydzi. Czy to jest faktycznie, ma przyszłość ten dialog, czy nie? Oni przecież nienawidzą nas. No ja mam inne doświadczenie. Na moich ślubach wieczystych, które były w październiku, miałem kilku przyjaciół, wierzących Żydów z Izraela, którzy przyjechali, przyjechali we mszy, byli w kościele i byli ze mną podczas tej uroczystości. Więc ja nie mam, tak, znaczy Żydzi wierzący, czyli tacy, którzy chodzą do synagogi i praktykują, prawda? Ksiądz Chrostowski to jest historia
przede wszystkim, ja powiem to wprost, jego zawiedzionych ambicji. Znaczy, to jest człowiek jakby bardzo na pewno wartościowy, świetny biblista, ale niestety no, zawiódł się ambicjonalnie na dialogu, dlatego ten dialog zostawił i nagle zmienił kierunek i teraz mówi, że nie ma to sensu. Natomiast żeby powiedzieć, że ten dialog ma sens, to przytoczę ostatni dokument, który został wydany przez rabinów izraelskich, ortodoksyjnych, czyli taki, że tak powiem, mainstream, w pełni wierzący. I oni napisali w tym dokumencie, że chrześcijaństwo jest darem dla narodów. Więc to pokazuje, że naprawdę Żydzi nas nie nienawidzą. Coś się za mogę powiedzieć. Sądzę, że ten wykład ojców to jest jednak wołanie na puszczę. Bo no, cechą współczesnego człowieka to jest zerwanie myśli z uczuciem. To mamy przykłady tego. No, jeżeli mówimy, kwestionujemy dialog, to już musimy zakwestionować jej Ewangelię. No, bo co dalej? Mogę nałożyć na pieca? Tak, zgadzam się. Jest to wołanie na puszczy, tak jak wołanie na puszczy jest ujawnieniem, jeśli tak mogę powiedzieć, przez siostrę Faustynę, jak wielki jest miłosierdzie Chrystusa. Ponoć powiedziała, wystarczy, cytuję Chrystusa, że ktoś raz w życiu wezwie imienia Jezus i będzie zbawiony. Czy Pan uważa, że tłumy by chciały, żeby to tak było? Że wystarczy raz Jezus powiedzieć, kochany, mam zbawienie załatwione. Już tłumy wychodzą z kościoła, słuchaj, hulajnusza, piekła nie ma, a przed śmiercią ja tylko się przeżegnam, powiem Jezu, ufam Tobie, czy cokolwiek innego, i załatwione. Dokładam do pieca. To też jest wołanie na puszczy. Nie pójdą, chociaż biskupi początkowo wyrwali parę kartek z dzienniczka tego pierwszego wydania, by nie powiedzieć, no zaraz, jak to raz w życiu powiedzieć Jezu, ufam Tobie, czy Jezu w ogóle, i mam być zbawiony, a gdzie nasze nauczanie, a po co kateheza, a listy pasterskie, woleli nie drukować tych kilku stron, czy przynajmniej tego fragmentu, niż puścić. Tak się obawiali, że ludzie uciekną z kościoła. To nie tak działa. Tego żydowskiego filozofa, który powiedział: miłość, która niesie wiarę, wiarę w swoim łonie. No więc bez miłości to nie ma wiary, nie ma już. I dlatego nie należy oceniać ludzi, że oni są tacy, czy siacy, czy obacy. No to zaakceptujmy obok siebie drugiego człowieka, bo inaczej to... Znaczy mi się wydaje, że tu mamy też problem z takim naszym pragmatyzmem, nie? Że my podchodzimy do dialogu pod takim względem, czy on się nam opłaca, jakie korzyści będą z tego, prawda? No i to jest tak, że nie możemy w dialogu takim prawdziwym, prawdziwej chęci spotkania skupiać się tylko na matematyce i kalkulacji, prawda? Okej, ja zrobię krok, ty musisz zrobić krok. Nie zrobisz, idź na drzewo, nie gadam z tobą, nie? Nie ma rozmowy, prawda? Jakby, i tu mi się wydaje, że też chrześcijaństwo, Ewangelia jest o tym, że możemy być naiwni w miłości i dialogu, prawda? Że jakby no, czasem taka naiwność może być święta, prawda? Może być takim pierwszym krokiem, chociaż po ludzku nie ma sensu zaczynanie rozmowy i dialogu, a potem okazuje się, że jednak ta druga strona zobaczy to, dostrzeże i nastąpi jakaś zmiana. Więc jakby wydaje mi się, że tu jest właśnie szczególnie ważne to, żeby porzucić takie myślenie proporcjami, prawda? Jak krok, to też krok, a jak nie, no to... I to był też trochę przypadek księdza Kostowskiego, do tego wrócę właśnie, że jakby, no, on liczył na dokładną symetrię swoich działań, ale tego nie zobaczył, no więc się wykręcił z dialogu i teraz Żydzi są źli. A jeszcze a propos tej miłości, to właśnie jest święty Paweł, który mówi: miłość łaskawa jest taka i nie szuka swego.
A niech teraz ktoś z Państwa podniesie rękę, który nie szuka zgody. To nie się zgłosił. Nie Więc właśnie chciałem powiedzieć, że w swoim życiu... A on chciał zabrać głos. Nie, nie. Odnoszę się właśnie do wypowiedzi. No i jednocześnie tu chcę nawiązać do tego wystąpienia. W moim życiu tak się złożyło, że miałem wiele okazji prowadzić różnego rodzaju negocjacje. Już nie takie zwykłe dialogi międzyludzkie, których oczywiście też było całe mnóstwo, ale negocjacje o konkretnych wartościach. I muszę powiedzieć, że uczyłem się przez to swoje życie. W pewnym momencie zwróciłem uwagę na jedną prostą rzecz. Jeśli przystępując do negocjacji, moje intencje, że tak powiem, są czyste, to znaczy nie mam na celu oszukanie rozmówcy, partnera, tylko mam na celu osiągnięcie korzyści zarówno przez jedną, jak i drugą stronę. Z tym, że oczywiście korzyści drugiej strony musi druga strona sformułować, natomiast korzyści dla mnie muszę sformułować ja. Jeśli te intencje są czyste, nie mają na celu oszustwa, to czasem się zdarzało, że się nawet zerwały te negocjacje, ale wracało się później do nich i porozumienie nie znam przypadku, żeby nie było osiągnięte. Nie znam przypadku. Natomiast oczywiście byłem wielokrotnie też obserwatorem różnego rodzaju negocjacji. Nie jako prowadzący, ale powiedzmy uczestnik. No i muszę powiedzieć, że obserwowałem bardzo różne efekty tego, no zależne w gruncie rzeczy od intencji tych dwóch stron. Jak wiadomo, tylko obserwacja czy uczestnictwo bierne no nie ma takiego wpływu jak powiedzmy moment, kiedy się zarządza tą negocjacją, przynajmniej z jednej strony. I tu wychodzi na coś takiego, że każdy z negocjatorów ma swoje pole jak gdyby korzyści i strat. Chodzi o to, żeby obie strony znalazły jak najszersze wspólne pole korzyści. Wtedy najlepsze efekty się osiąga i to myślę jest bez względu na wiarę, przekonania polityczne i tak dalej. Natomiast tutaj chciałem się odnieść do tych dwóch trójkątów. Wiadomo, że dwa trójkąty w zasadzie to składają się na gwiazdę Dawida, ale to jest tylko płaskie odwzorowanie dwóch brył. To są dwie bryły, to są dwa grania stosłupy o podstawie trójkąta, prawda? Skierowane przeciwstawne, które są starożytnymi symbolami męskiej i żeńskiej energii. One są bardzo stare i wtedy były, że tak powiem, szczerze i bez żadnych dodatkowych intencji i zamazywań, nadawania dodatkowych, jak gdyby, treści przedstawiane i eksponowane. I one są dość uniwersalne, bo występują nie tylko u Żydów, ale można je znaleźć na przykład w Tybecie, w Chinach, też tam można znaleźć. To są rzeczy, że tak powiem, ponad cywilizacyjne. Mądrość cywilizacyjna. I jeszcze jedno, no cieszy mnie ogromnie jedna rzecz, że pojawiło się medytacyjne uznanie dla medytacji, przynajmniej wyrażone przez tutaj ojca. Dlaczego? Uznanie dla medytacji i w ogóle sama medytacja, która nie musi być tylko siedzeniem, ale może być medytacją w ruchu, medytacją w życiu, prawda, medytacją ciągłą. I co się okazuje? Mianowicie zarówno, no chciałbym sięgnąć do nauki, bo teoria względności Einsteina, ale i współczesne badania, prawda, fizyków w wielkim zderzaczu hadronów nad kwantami energii, mówią wyraźnie. Wynik jest zależny od obserwatora. Czyli obserwatorem może być tylko człowiek. No dobrze, ale to oznacza moc sprawczą tego człowieka. I na poziomie kwantowym to się dzieje. Można mówić różnie, ale właśnie ten przypadek z szukaniem przystanku, miejsca postojowego dla swojego samochodu,
odzwierciedla dokładnie to, co się dzieje. Jeśli my mamy niepokój i budzimy w swojej głowie, w swoim sercu niepokój, to oddziałujemy w jakiś sposób na rzeczywistość i tego miejsca nie znajdujemy. Jeśli mamy odwrotnie, spokój i pewność, że to miejsce będzie, to znajdziemy prawdopodobnie wybór miejsc. Ja muszę powiedzieć, że zwykle nie mam problemu ze znajdowaniem miejsca parkingowego. Nie mam problemu, po prostu. Podjeżdża i miejsce jest. Albo ktoś wyjeżdża, albo kawałek dalej, ale to miejsce jest. I tutaj ciekawą rzeczą jest dla mnie, wracając do Tischnera, który powiedział coś takiego. Pobożność jest rzeczą ważną, ale rozumu nic nie zastąpi. No jeszcze jedno, to ostatnie, już ostatnie zdanie, odniesienie do Ewangelii. Bo przecież Jezus mówił, Bóg jest w was. Tak. Rysiu, możesz powtórzyć to zdanie, które przed wejściem na salę nam powiedziałeś. Jak myślisz? Tam chodziło, jak myślisz, tak się staje, że jest. Także jest. W tej chwili nie mogę sobie. Ale potwierdzał Kinezę. Jak myślisz, tak masz. Mogę ja trochę? Bo było coś takiego, piękne takie zdanie u góry, dialog jest możliwy. Ale jaki jest sens tego dialogu? Bo może to być tak, jak Mark Cernalc powiedział, że dopóki mówisz, dopóty masz rację. I myślę, że w tej chwili jesteśmy na tym etapie, że każdy z nas chce coś powiedzieć, w tym momencie ja, więc teraz mam rację, bo ja mówię. Ale chodzi o takie coś istotnego właśnie, żebyśmy byli trochę na ziemi. Bo tu Pan wspomniał właśnie o tej gwieździe i tam jest taki od razu na wstępie w interpretacji jest rozdźwięk. Ono jest wszystko ładnie sklejone, ale my jesteśmy w środku, a wy promieniami. Więc już jest rozwartwienie. Jaki to jest dialog? Dwie nałożone gwiazdy i nie ma dialogu. Dwa trójkąty, nie ma dialogu. Od razu jest określona pozycja. My tu, wy tu. No to jest jedno takie założenie. Takich sentencji ważniejszych dotyczących dialogu. Dialog z patrzeniem prosto w oczy. No to nie ma dialogu, moim zdaniem. Dialog, kiedy patrzymy sobie prosto w oczy, to nie ma dialogu. Bo proponowanie komuś patrzenie w oczy, to jest od razu postawienie go w określonej pozycji. Od razu jest ode mnie mniejszy. Ja go skazuję na tą pozycję, bo mam patrzeć prosto w oczy. Jaką pozycję? I już jest obiektem mojej dywagacji. On się krępuje. Człowiek się? Logicznie myśląc, jeśli ja patrzę sobie tam, czy jak ktoś ma mogę mówić? Ale przepraszam, mogę słuchać, bo nie wiem, w którym miejscu jestem. Chciałbym skończyć, bo... Proszę. Ja komentuję taką rzeczkę. Jeśli patrzę w oczy, to już ogranicza swoje myślenie. Wiele osób z dyskusji musi się rozproszyć wzrokowo, żeby nie zbierać sygnałów zewnętrznych. Więc w przypadku, kiedy ja patrzę w oczy, skupiam się na tym, czego on oczekuje. Natomiast nie mówię tego, co chciałbym powiedzieć. Jeszcze trzecie założenie. Nie, teraz rozważymy, bo po to jest ten dialog. Ja już ostatnie zdanie, które chciałem powiedzieć. Dziecięctwo. Postawienie na dzieciństwo to też jest taki rodzaj do rozważenia istotny, ponieważ dzieciństwo ma być naiwne. To komu ta naiwność ma służyć? Bo ono jest też obezwładniające. Ja chcę dobrze, jestem czysty, chcę być czysty, ale kto na tym skorzysta? Dziękuję. Cel dialogu to jak jakoś tam Tischner ma tę intuicję, no jest stanięcie w prawdzie. Natomiast dialog nigdy nie może być przymusem, ani jakimś obowiązkiem, prawda? Do dialogu ja muszę być gotowy. Jeżeli decyduję się na wyjście z kryjówki, prawda, na początek dialogu, to wtedy
coś się może zacząć, prawda? Natomiast w kontekście Żydów tam nie ma podziału, że oni w jądrze, a my w promieniach, bo promienie czerpią swoje światło od tego samego Boga, z jądra, prawda? Więc to nie jest podział, to jest jakby oparcie na fundamencie. Chrześcijaństwo z judaizmu wyrasta, prawda? Pan uważa, że jest podział, w oryginalnej myśli Rosenzweiga tak nie jest. Natomiast jak mówię, do dialogu nikogo nie można zmusić. Jeśli jest zróżnicowanie, to jest podział. Tak jest. Nie ma nic nie jest. Czyli albo jesteśmy wszyscy w jądrze i promieniujemy, i okej, okay. Albo my jesteśmy w tym centrum i jesteśmy w jakiś sposób inni, a wy jesteście na zewnątrz i też jesteście inni. Święty Paweł powiedział, że Izrael będzie zbawiony, ale nie powiedział, kiedy się nawróci na chrześcijaństwo. I papież Franciszek co powiedział, że Izrael nie jest w dialogu z chrześcijaństwem. I nie będziemy, przepraszam, nie będziemy nawracać Izraelitów czy judaizmu na chrześcijaństwo. Tego nie ma w żadnym dokumencie kościelnym jako celu kościoła. Dziękuję. Natomiast trzeba się odnosić, bo tam jest kwestia podziału i różnicowania. Cechą Rosenzweiga jest tak zwana binarność. Nie wchodziłem w to, bo są już wielkie szczegóły, ale dla niego cały system myślowy ma jakby, jest aspektem dwóch rzeczywistości, prawda? Tam u niego jest kwestia afirmacji i negacji. Nie chcę w to wchodzić, bo to są wielkie szczegóły, ale na gruncie jego myśli judaizm i chrześcijaństwo, mimo że jest między nimi dystynkcja, rozróżnienie, to jest część tej samej rzeczywistości objawienia. To musi być tej samej, jeśli jest jeden stwórca. A jest jeden Bóg. Tak, jest to sami, ale tak. Zwróćmy uwagę, że powstał i judaizm, i mahometanizm, i buddyzm, i chrześcijaństwo, i całe mnóstwo innych religii. I w samym chrześcijaństwie są, no nie wiem, z tysiąc różnego rodzaju, albo jeszcze więcej, sekt, odłamów takich. I w samym kościele katolickim również można znaleźć zakony, które chociażby mają, wychodząc od reguły, inny pogląd na różnego rodzaju rzeczy, prawda? Na życie katolickie. Natomiast, przepraszam, żadna religia w kontekście światowym nie ma takiego związku jak judaizm i chrześcijaństwo. W sensie, że chrześcijaństwo dzieli z judaizmem cały Stary Testament, prawda? Więc to jest no, szczególna wieś. I Chrystus, czy by nam się to podobało, czy nie, był Żydem, a Matka Boska jest królową Polski, też była Żydówką. No nie wiadomo. Jak czytam Ewangelię i czytam Stary Testament, to Żydzi mówią o innym Bogu niż mówi Jezus. Bóg żydowski to jest Bóg mściwy, który rozlicza nawet do czwartego pokolenia. Siódmego. Może w zależności od tego, w którym miejscu. Bo są różne miejsca, gdzie mówi o czwartym i o siódmym, rzeczywiście tak jest. Natomiast Bóg Jezusa to jest tylko miłość i wybaczenie. Nie ma miejsca na nic innego. Pismo Nowego Testamentu pisze, straszną jest rzeczą wpaść w ręce Boga żywego, więc no, co z tym Bogiem jest nie tak. Z Bogiem jest na pewno w porządku. To tylko, tak, tylko zrozumieniem ludzkim. A z drugiej strony polecam 31 rozdział Księgi Jeremiasza, gdzie jest mowa o Bogu, który leczy rany. I nie ma nic poważnego. Jest tak, jak każdy raz ktoś interpretuje odróżnione właśnie wiedzy. Ale czy to jest jeden Bóg? No tak, tylko. Jeden Bóg, tylko poznawany na różnych etapach historii. To chyba Panie czytał dobrze Ewangelii, bo jest. Czytam, spokojnie. Opisany jak Chrystus przeprowadził demolkę w świątyni. I tam nie było miłości wybaczenia. Zaraz. Nie nadajmy faktom nadmiernego znaczenia, bo zabrniemy w ślepe zaułki. Po prostu. On robił porządek w gruncie rzeczy. Porządek w psychice ludzkiej. Żebyśmy nie odeszli od tego dialogu, bo zaczniemy rozprawiać nad wszystkim, a przecież jakiś temat. Ja takie teraz przyziemię. Zejdźmy na profanę. Mianowicie, jestem trochę zaskoczony, i pozytywnie zaskoczony
że no, zmieniliście mi ojcowie trochę obraz z homilii Papiniego. Wiecie, o co chodzi, prawda, który mówi o zakonnikach, że mieliście być psami kąsającymi, a staliście się myszkami potulnymi. A dlaczego? Dlatego, że już idziecie z ofensywą w pewnym sensie, z ewangelizacyjną, bo nasze kościoły tego nie prowadzą. Proszę mi powiedzieć, gdzie tu, gdzie w parafii, gdzie są jakieś, jeszcze jak był arcybiskup Michalak, to tak nakazał, żeby kółka takie przykościelne powstawały. I tak u nas było tylko dwie takie pogadanki i tak dalej. A potem jak odszedł Michalak, arcybiskup Michalak, to się skończyło. Nie ma takich dyskusji, bo ja wam powiem, w Ewangelii są takie odnośniki, to jest często symbol, często symbolami Pan Jezus, które są były znane w tamtym starożytności. Teraz one się, już ludzie nie wiedzą, co to znaczy czasem, prawda? I są pytania. Kiedy uczyliśmy się w szkole, w podstawówce, to uczyliśmy się przede wszystkim ojcze nasz i tak dalej, podstawowych, ale nie zadawaliśmy pytań, szczególnie po ofensywie ateizmu, czyli komunizmu, prawda? To było postawione nam wiele pytań, wiele wątpliwości. Nie ma tego, nie ma w takiej nauce, nie ma kto tego prowadzić. Dam przykład taki, dlaczego, nie wiem, dominikanie i jezuici, była kontrreformacja, w ustach każdego Polaka prawie, a wszystko by było dobrze w Polsce, może nie byłoby rozbiorów, tylko nie ta kontrreformacja. Ani potrafią, ja tylko szczątkowo wiem, nie potrafią odpowiedzieć, że nasza kontrreformacja prowadzona przez zakonników była błogosławieństwem. Dlaczego błogosławieństwem? Bo uniknęła wojny domowej. To nie mieszkał na Śląsku. Tych gór czaszek i tak dalej, ile kosztowały wojny religijne, a u nas dominikanie chodzili do domów, zakładali szkoły i tak była pokojowa kontrrewolucja, jeżeli tak nazwać. I teraz w związku z tym mam pytanie, bo szukam w księgarniach, tylko nie znam tytułu. Bo akurat wy ojcowie, bo na pewno macie swoją bibliotekę i bardzo obszerną, czy jest na temat kontrofeki, w jaki sposób właśnie dominikanie, jezuici, jak właśnie przeciwstawiali się wtedy arianizmowi i tym prądom po prostu, że uniknęliśmy ciężkiej wojny domowej. A w związku z tym jeszcze, nie, to skończę, a potem jeszcze, bo... To znaczy, ja tej książek nie znam, natomiast ogólnie wydaje mi się, że w kwestii jakby nawracania kogoś, czy pokazywania właściwej drogi, to już błogosławiony Paweł VI papież mówił, że dziś świat potrzebuje nie nauczycieli, a świadków, prawda? Więc mi się wydaje, że to być może po tej linii szła ta linia kontrreformacji, natomiast do tego pierwszego fragmentu, o którym Pan mówił, że mamy to spotkanie, są pytania, odpowiedzi, nie wszyscy się ze sobą zgadzamy, to jest wielkie błogosławieństwo, bo jakby to wyraża no, sens katolicyzmu, czyli katolicy znaczy powszechny, że w kościele się mieszczą i tacy, i na każdego jest miejsce. Na to mi otworzył oczy biskup Grzegorz Kleś, bardzo mądry biskup, którego bardzo cenimy i lubimy. Była z nim dyskusja o liturgii. Wiadomo, że liturgia to jest przedmiot sporów często na noże. Właśnie są racjonaliści i soborowi. No i było pytanie do biskupa, jak przyjmować komunię? Czy na kolanach, czy na rękę, czy do ust? Na to biskup zastanowił się i pomyślał, powiedział tak. Jakby w historii Kościoła te wszystkie postawy były. Zarówno na kolanach, do ust, jak i teraz możliwość na rękę. I burzy jedność Kościoła ten, kto upiera się, żeby było tylko tak, a nie inaczej. Jakby tutaj można uchwycić sens tej uniwersalności, nie? I tej otwartości, że jakby te wszystkie trzy postawy są dozwolone, bo one w historii były. Jakby błędem jest ucinać coś, odcinać się, bo było dawno, albo zamykać się, bo było później, prawda? Więc jakby to taka refleksja właśnie o tym naszym niezgadzaniu się, polemika, to jest naprawdę no, coś wspaniałego, że to właśnie jest diabeł. Czy nie uważacie ojcowie, że nie powinno być przynajmniej w dekanacie
przynajmniej w dekanacie biblioteki katolickiej, prawdziwej biblioteki katolickiej, gdzie ja takie książki, to tylko dzięki temu, że mieszkałem w Katowicach i tam są, i albo do Krakowa jeździłem, bo jak mieszkałem w Katowicach, to miałem blisko, to tylko po kontach znajdowałem i dziewczyny z Warszawy, agnostyczki, które można powiedzieć, teraz Panie Marianie, skąd Pan to ma? Oni w warszawskich księgarniach nie mają. Gdzie mamy Manconiego? Promesy Sposi. Gdzie mamy Storia de Cristo Papiniego? Gdzie mamy przepiękne dialogi Jeana Pitona z Pawłem VI, prawda? Gdzie to, proszę mi powiedzieć, gdzie to można dostać? Dlaczego tego, jeżeli nie można dostać, jeżeli skończył się druk, dlaczego tego nie ma taki przy dekanacie? Na pierdoły, przepraszam, tutaj się wydaje nieraz pieniądze na nowe kostki, na tego, a przynajmniej biblioteka z takimi książkami powinna być. Odpowiem panu krótko. Rozwoziłem kiedyś książki z naszego wydawnictwa po Polsce. Przedstawiamy książkę, w której protestantka, używając czy żyjąc według reguł świętego Benedykta, swoją rodzinę kształtowała według tejże reguły. Siostra zakonna chyba bierze ona tę książkę, no ładnie, to wzięłabym, to może dwa egzemplarze. Ale moment, czy ona się nawróciła na chrześcijaństwo? Nie, to ja dziękuję. To zależy od bibliotekarza. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania są? Pytania czy do powiedzenia, czy wyjaśnienia? No mam takie pytanie do tytułu. Mianowicie tam było ty małe, ja małe i ty duże. No ty duże i w tym momencie stawiamy jak gdyby Boga w osamotnieniu. No bo on nie ma partnera. Każdy inny jest... Z jednej strony Bóg jest gwarantem mojej dojrzałej relacji z drugim człowiekiem, a z drugiej strony w drugim człowieku ja fizycznie spotykam Boga, bo Chrystus w Ewangelii powiedział, co uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych, nieście uczynili. No właśnie, czyli stawia tych braci najmniejszych na swojej równi. To dlaczego my siebie nie stawiamy? Bo na przykład Anglicy piszą z dużej litery, Niemcy też. Dlaczego my się tak wyróżniamy, Niemcy że piszą? Niemcy małe piszą. Anglicy z dużej. Anglicy, no dobrze, jak będzie Anglicy. No niemniej jest to kawał świata, Amerykanie też. I, a my się tak no, lekko stawiamy poniżej, nie odpowiadając, czy nie nawiązując jednocześnie do tego stwierdzenia Jezusa. Czy nie uważa Pan, że Jezus czy Bóg zostaje nadal samotny, kiedy mówi raz w życiu wezwij mojego imienia, a będzie zbawiony? Nie jest samotny dotąd, dopóki jest w nas. Jest samotny, kiedy jest sam. Ale jeśli jest w nas, to nie jest samotny. To znaczy, Bóg nie jest sam, nigdy. Tak jest to fajnie u nas pomyślane, że Bóg jest Trójcą. To jest tajemnica i wielki dogmat. I my tylko możemy to przyjąć, ale tak naprawdę ta komunia osób Trójcy to jest naprawdę super sprawa. Chciałem powiedzieć, że Trójca jest dopiero 363 roku. A to dziwne, bo chrzczą w Ojca i Syna i Ducha Świętego, kiedy apostolskie. Trójca jest od 363 roku, natomiast wcześniej była Dwójca. I nie było Ducha Świętego w tym uznanego. A w Ewangelii Pana Jezusa nie? I dopiero w 363 roku została wprowadzona Trójca, czyli jest to zmienne i odczucie tutaj może być bardzo różne. Buddyzm też nie może sobie poradzić, czy jest jeden, czy trzech. Jeden jest Bóg, który stwarza, drugi, który zabija, czy niszczy. To nie jest przez nasz rozum pojęte. W każdej religii. Jeszcze tylko jeden. To jest procesie. To jest jeden, ale w trzech osobach. To jest jeden, czy trzech. Nie mamy pojęcia, jak to wytłumaczyć. Nie, buddyzm przedstawia bardzo klarowne i jasne rozwiązania również poziomów decyzyjnych boskich. Czyli ktoś jednak to spenetrował, czego nie robimy my. I tak jest nieodgarniony. Bóg jest wszystkim, no. Nie oczekujmy Boga przez ale to nie o to chodzi, się czy jeszcze pytania są? Czy jeszcze są pytania lub do powiedzenia? Proszę. Czy ojcowie, dyskusja, mogłeś wielkie opactwo, prawda, i tak dalej, nie uważają ją za słuszne, tak gwałtowne, rewolucyjne wręcz, w przeciwieństwie, co się mówi,
Kościoła, że jest drogą ewolucji i tak dalej stopniowego, odejściu od łaciny. Nie można było to zrobić stopniowo, przynajmniej jedną mszę w dekanacie. Chociaż w dekanacie, albo przynajmniej jedna w kościele, w każdym parafialnym, powinna przynajmniej dwie normalne, tak jak w językach narodowych, a jedna w kościele w łacinie. Albo chociaż już tylko w dekanacie, a nie tak od razu, tak jak... To jest kwestia regulacji biskupów. My mamy w opactwie jedną mszę łacińską w tygodniu, po łacinie mamy mieszkory, komplety i... No to już tak jest kwestia biskupów. To jest nawet szkolenie, to ksiądz każdy powinien umieć po łacinie, bo są książki religijne, które mają odnośniki łacińskie po polsku, a są, które nie ma. I teraz weź mogli pójść. Za to muszę prudenckie kwitną, mamy za po łacinie. Zapraszamy na taką. Czy ja jeszcze coś z Państwa chciałeś? Ale to tak nie tak. Tak, czy w temacie? Nie w temacie, ale chciałbym się zapytać o zdanie duchowe. Dlaczego w Polsce kwitnie tak potężnie antysemityzm? Tu mieliśmy wypowiedzi różne, które w podtekście to przewijało się. To znaczy, na gruncie polskim wydaje mi się, że ten antysemityzm jakoś bardzo wynika z antyjudaizmu. Czyli z tego, że do II Soboru Watykańskiego to Żydzi byli odpowiedzialni za śmierć Jezusa, komentarz bogobójstwa, które do Soboru Watykańskiego II no, było jakby obecne, prawda? To Żydzi zabili Jezusa, żebyśmy przypadkiem my nic z tym wspólnego nie mieli, prawda? To jest taka była właśnie retoryka pokrętna. I to było to, prawda? Że jednak 20 wieków antyjudaizmu wpłynęło na pewną antysemicką atmosferę, prawda? Ja nie mówię tutaj, że jakby no Żydzi to jest jakiś idealny naród, prawda, i wszystko jest super. Nie, no to naród jak każdy inny, natomiast przez właśnie nasze chrześcijaństwo jednak trzeba spróbować jakąś tę ciągłość zobaczyć, prawda, że jednak dzielimy tradycję Starego Testamentu wspólnie, prawda, i tego nie można odmówić, no jak mówię, Jezus był jednak członkiem tego narodu, prawda. A ja się dziwię tej tezie, co ojciec głosił. To jest taka popularna i uważam, że nieuprawomocniona. Dlaczego? Z historii weźmy, kiedy byli Persowie, zdobyli Jerozolimę, zostawili chrześcijan, w ogóle Żydów, krew się lała po ulicach. To mamy dokumenty. Nawet jeszcze, nawet w inkwizycji hiszpańskiej, za Torquemady i tak dalej, Vittorio Messori przytacza. Kiedy różne prześmiewcze, takie figurki Maryi, kiedy bezpardonowa była walka od początku, o to poszło. I wydaje się, dopiero jak wyprawy krzyżowe odkryły ludziom, jak oni byli śmiertelnie, można powiedzieć, nienawidzący chrześcijaństwa. I dlatego to można powiedzieć, to jest przyczyna. Ale nie, ale pytanie było, dlaczego... Że zamordowano Chrystusa. Absolutnie. Mi się zdaje, że to jest najmniejsze. To się tak ludziom zmarło. Nie, ale jeśli można, to ja spróbuję odpowiedzieć naszą historię. Mianowicie tak się zdarza, że Żydzi przeważnie uzyskiwali świetne przywileje, albo za zdradę czegoś, albo za, no przepraszam, podstawienie kochanki dla władcy. Akurat tak się zdarza, że w naszej historii, w historii Babilonu, działała kobieta o tym samym imieniu, mianowicie Estera. W Babilonie, prawda, to była kochanka władcy i Żydzi wtedy uzyskiwali ogromne przywileje. Niemniej jak on zmarł, to następca jego ich wypędzi. Zdrada i za czasów Kazimierza, kochanka jego, Ester, Estera, prawda, też była, no dzięki niej Żydzi odzyskali wiele przywilejów na piśmie w sprawie handlu i tak dalej. Ale to cofając się jakieś 450 lat wcześniej do historii Półwyspu Iberyjskiego, tam była wtedy dynastia Wizygotów, prawda? Też się tak zdarzyło, że za określone przysługi dla władcy Żydzi uzyskali całe mnóstwo przywilejów. Zmarł władca, prawda? I następny ich wygonił. I teraz wracając do naszej bliskiej historii, chciałem przypomnieć, że w czasie powstania styczniowego no, bezpośrednie wiadomości, inspiracje i duże pieniądze dał Żyd na zakup broni w Londynie i statek płynący z tą bronią został aresztowany przez flotę rosyjską na skutek zdrady Żyda, drugiego, innego.
Tak się później złożyło, że zasługi czy nie, najpierw odebrane zostały majątki w szlachcie, tych, którzy brali udział w powstaniu. Bardzo wielu zostało rodziny i zostały pozbawione środków do życia. Ale to nie... Już chwileczkę. Nie o tym, kto wykupił te majątki? No przede wszystkim ci, co mieli pieniądze, właśnie żyć. I chcę jeszcze przypomnieć ostatnią historię, że właśnie w czasach po II wojny światowej, ale też i w czasach II wojny światowej, na bardzo wielu eksponowanych stanowiskach decyzyjnych byli Żydzi. I również w Polsce całe UB, prawda, no prokuratura generalna. Ja jeszcze w 1981 roku jako żołnierz Ludowego Wojska Polskiego miałem do czynienia właśnie z przedstawicielem prokuratury generalnej, no Żydem, ewidentnie Żydem, który mnie straszył, że za niewykonanie rozkazu, prawda, z jakiego powodu, to jest inna sprawa, sąd i rozstrzelanie na miejscu. Myślałem, że mnie cholera jasna wejdzie. To jednak pan widział, że... Całym Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego... Widziałem, proszę pana, ale to nie jednego, muszę panu powiedzieć. Mam pomysł na puentę fajną. To znaczy tak... Ale wybaczyłem już temu człowiekowi, żebym ja był wolny i niezależny. Teraz ta puenta. Mam pomysł na puentę. To znaczy, na pewno wszelki antysemityzm jest fikcją literacką, bo jak tylko coś się dzieje, to się powołują od razu nasze środki masowej dezorientacji, ja to ich nazywam, to od razu jest antysemityzm. Drugie to jest ta puenta taka ciekawa, nie trzeba daleko uciekać, wciąż pamiętam Jana Pawła II, który nam mówił o ekumenizmie. I jeśli będziemy chcieli to przyjąć jako dobrą monetę, to po co to rozmawiać o jakichś tam podziałach na wiarę, która wiara czyja lepsza. Jeden jest Bóg na świecie, cywilizacje powodowały w taki sposób odczyt tego Boga, na jakim etapie rozwoju były i w końcu ostatecznie jest jeden Bóg. I to już nieważne, czy w trzech osobach, czy nie, bo to trzeba człowiekowi coś na tacy podać, żeby coś zrozumiał. To jest tak jak 10 przykazań, 3 z przykazań 10 mówią o złodziejstwie. To jak musiało być w tamtym czasie złodziejstwo, skoro aż 3 są dedykowane. I ostatnie bym powiedział tak, że osiąganie dialogu, tak się wydaje, mnie się osobiście wydaje, nie może być tą drogą, którą znamy z czasów Jezusa. Jak się chciało coś załatwić swoimi rękami, to się wyprowadzało ludzi na ulicę. Sytuacja w Polsce dzisiaj jest podobna, więc szukajmy dialogu, bo taki jest główny temat, nie wychodźmy na ulicę. My teraz w kocie znowu są wpisane. Teraz mamy kot. Ostatnie zdanie do tych Żydów jeszcze wrócę, no bo to jest moja wielka miłość. Więc jakby ja rozumiem historyczne trudności polityczne, o których pan wspomniał, którym ja nie przeczę. Natomiast dla mnie ta relacja jest ważna, dlatego że jestem chrześcijaninem. Ja na to bardziej patrzę duchowo, prawda, od tej strony. Natomiast nie neguję tej warstwy historycznej. Natomiast nie uważam, żeby Żydzi byli narodem szczególnie genetycznie podatnym na zdradę. No tego nie mogę uznać. Ale świadectwa wszystkie mówią. A jakie to ma być? Co pan to ja jeszcze może i w logisko włożę. Od zdrady wobec Arabów. I zakończyć jakiś... Otwarcie, przejść tutaj, tak dalej, udziałowo za Żydzi nie dopuścili się niczego innego, czego nie dopuścili się inne nacje. Tak, to powiem, ojciec Leon rozmawiał z Żydem Weissem, nie tym z Radia Z, ale z tym ze Stanów Zjednoczonych, ateistą podobno. I ten Weiss powiedział tak, ojcze, Żydzi amerykańscy dziękowali Hitlerowi, że wreszcie zrobił czystkę i porządek w Europie, bo oni już nie dawali rady wysłać pieniędzy swoim współbraciom do Europy. I tym kijem w rolnictwo chciałbym zakończyć. Jakiekolwiek by nie były z tego wnioski. Po prostu wszędzie są ludzie, a Chrystus daje narzędzia. To mogę jeszcze jedno kawał powiedzieć na ten temat? Przychodzi Mosiek do bożnicy i modli się, Boże, potrzebuję 100 dolarów. Daj mi te 100 dolarów, załatw mi te 100 dolarów. I tak się modli i modli, a za chwilę wychodzi rabin i mówi, Mosiek, masz te 100 dolarów i idź już stąd, bo my się to modli, bo naprawdę duże pieniądze. Dziękujemy bardzo za uwagę. Chcę coś zapowiedzieć. Tak, Maciu. Organizujemy z Maciejem nietypowe wyjazdy do ziemi.